gminie i rozwiązywałam, mogę tak powiedzieć, razem z panem burmistrzem spółkę, gdzie prywatny inwestor też był naszym marzeniem, też był naszą nadzieją i niestety okazało się, że tylko na marzeniach, tylko na tej wielkości, gdzie wielkości konta, gdzie było mnóstwo zer, tylko przed tymi zerami nie było cyfr, jest ciężko. Więc tym bardziej teraz chciałbym podziękować radnym, którzy teraz kolejnego inwestora bardzo dobrze sprawdzili i ograniczyli nasze ryzyko. I być może uchronili nas przed kilkoma zmarnowanymi latami. Także dziękuję za to ograniczenie ryzyka. A panu, który mówił, że najważniejszy tutaj jest hotel, ja uważam, że najważniejszy jest produkt turystyczny. Że jeśli jest ciekawy produkt, wtedy znajdą się miejsca hotelowe, wtedy ludzie będą chcieli gdzieś zostawać, prywatne kwatery zyskają, ludzie zyskają, ale najważniejszy jest produkt. Myślę, że coś w myśl tego hasła, że Muzeum Zamkowe w Malborku się zwiedza, ogląda, a u nas mamy tyle atrakcji i nie mamy takiej sztywności muzeum, mamy wielką otwartość, że tam się ogląda, a u nas można przeżywać i że w tym kierunku będą szły dalsze prace. No faktem jest, drodzy Państwo, że w Malborku dominuje jednak turysta przyjezdny, który tam na noc nie zostaje. Pan Krystian, ad vocem? Z przyjemnością bym odpowiedział również Pani Jolancie. Ja nie zabrałem wprost głosu, że na zamku ma być hotel czy muzeum. Dwie koncepcje są warte przemyślenia i to chciałem podkreślić. Uważam, że hotel w Sztumie jest niezbędny, ale nie mówię na jakim miejscu, tak? Rzeczywiście produkt turystyczny również jest bardzo ważny. Myślę, że my takich produktów już mamy dość dużo, tak? Ale też zwróćmy uwagę, do nas przyjeżdżają mieszkańcy Malborka, Kwidzyna, wszyscy to potwierdzają i to widzą. Ale Szanowni Państwo, w Malborku też mają ten problem. Malbork nie na jeden dzień, tak? I myślę, że my też nie możemy się zapędzać w tym kierunku, żeby też nie było potem kampanii Sztum nie na jeden dzień. Jeśli myślimy o rozwoju naszego miasta, to również trzeba myśleć w różnych aspektach. Oczywiście wszystkiego gmina nie może zrobić. Rzeczywiście są potrzebne pieniądze zewnętrzne, bo też nie taka jest rola gminy, żeby tutaj poszukiwać do wszystkich miejsc inwestorów. Podam przykład, tak? Nie, że to nie musi być hotel na zamku. Bardzo dobrze sieci hoteli rozwijają się na Kaszubach w Dworkach. Tak? I też mam tutaj wiele dworków i uważam, że być może Agencja Nieruchomości Rolnych, można byłoby też ją zachęcić do poszukiwania właśnie pójścia w tą drogę, a nie przekazywania tych mieszkań samorządom, tak? Bo też to jest w pewien sposób zostawianie miejsca do zamieszkania. To są oczywiście to są ważne rzeczy, ale uważam, że też może warto byłoby w tym kierunku pomyśleć, żeby zagospodarować nasze również dworki, tak, na cele komercyjne i myślę, że też by to było dobrym uzupełnieniem do chociażby powstałego w Aplewie Muzeum Tradycji Szlacheckiej, więc na ten problem trzeba patrzeć, myślę, wielotorowo i myślę, że podejmowanie takich arbitralnych decyzji to będzie się na to czas. Dzisiaj jest chyba czas tylko dyskusji i przedstawienia argumentów, które zawsze możemy zmienić, tak, żeby się żyło tutaj jak najlepiej i mieszkańcom, i żeby dla turystów miasto Sztum było atrakcyjne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, no myślę, że chyba temat wyczerpaliśmy. Panie Burmistrzu, myślę, że raczej chyba większość, ja nie słyszałem głosów na nie, żeby Pan, witając ministra Sellina, powiedział, a pagę satanas nie oddamy zamku. I niczym rejtan w bramie się Pan kłaść nie będzie, wręcz przeciwnie. Będzie Pan pewnie zapraszał Pana wiceministra Sellina w rozmowie, żeby się dobrze nad tym zastanowił. Ale ja myślę, proszę Państwa, no pierwszy element już, zwróćmy na to uwagę. Ja nie przypominam sobie, żeby dyrekcja Muzeum Zamkowego w ostatnich latach gościła w Sztumie. Chyba, że prywatnie. A dziś przyjechali. No więc zainteresowanie jest, nie wiem czy sygnał poszedł z góry, ale przyjechali, tematem się zainteresowali. Więc jest już jakiś krok kolejny zrobiony. I miejmy nadzieję, że po wizycie pana ministra, którą panowie potwierdzają, że odbędzie się w najbliższą sobotę, 19
bo myślę, że może będą jakieś dobre wnioski. To może gwoli podsumowania, panie burmistrzu, może pan zakończyć? Tak, przede wszystkim słyszałem głosy pełne troski. Wszystkim zależy, natomiast no, szukamy różnych możliwości, scenariuszy. Dzielimy się swoimi obawami, bo oczywiście inwestycja prywatna jest obarczona niesłychanym ryzykiem. Ta pierwsza spółka Zamek pokazała, ale też doświadczenia i w całej Polsce. Po prostu tu nie chodzi nam o pozbycie się zamku, tylko poszukanie wiarygodnego gospodarza. Sprzedaż zamku za złotówkę plus VAT. Uważam, że jeżeli kogoś nie stać na to, żeby kupić zamek w takiej cenie, to znaczy, że nie stać też na inwestycje. Bo tak kupi za złotówkę i VAT i naprawdę się z tego zamku nie wyniesie i nic nie będzie musiał robić. Czyli po prostu kogoś, kto by szukał okazji. My nie szukujemy pośrednika w handlu nieruchomościami, tylko inwestora. Natomiast oczywiście na samorządzie, a na mnie osobiście ta odpowiedzialność. I nie to mówię nie dlatego, żeby tutaj się no, pokazywać, jaki to ważny jestem, tylko po prostu no, trzeba to sprawdzić, tak jak było w przypadku Italspolu, bo to była krótka współpraca na 3 miesiące. My też swoimi kanałami sprawdzaliśmy tego inwestora. Umowa nie została przedłużona i może dobrze, że tak się stało. Chciałbym wszystkim serdecznie podziękować, że przyszliście, że poświęciliście swój czas właśnie po to, żeby tu się spotkać, podyskutować, poznać też różne opinie, różne argumenty. Wydaje mi się, że to będzie miało znaczenie dla samorządu, gdy, daj Boże, byśmy na przykład musieli dyskutować i podejmować decyzje, czy ewentualnie Skarb Państwa nie jest to, jak to się mówi w tym negatywnym słowa znaczeniu, ostatnią deską ratunku, bo ostatnia deska ratunka to jest symbol nadziei, prawda, że to już nie ma po prostu. To już jest coś, co może uratować. Także ja bym traktował tu naprawdę spotkanie z panem ministrem, jego zainteresowanie, bo wizyta dyrektorów z zamku w pełnym składzie była właśnie z jego inspiracji. Jest to jakiś dobry sygnał, co będzie dalej, zobaczymy. Róbmy wszystko, żeby zachęcać po prostu pana ministra, czy też jakby się pojawili prywatni inwestorzy, wiarygodni inwestorzy do tego, żeby w Sztumie zagospodarować. Ja dziękuję też panu za prowadzenie tej dyskusji, bo to na pewno też miało znaczenie, że tak fajnie nam się tutaj dyskutowało, tak? Serdecznie dziękuję.